Marcin Hakiel pokazał, co zrobił dla swoich dzieci. Sporo się nacierpiał, ale wyszło pięknie. Marcin Hakiel postanowił zrobić coś wyjątkowego dla swoich dzieci, owoców miłości z byłą żoną Katarzyną Cichopek. Efektem pochwalił się w swoich mediach społecznościowych. Było warto tak cierpieć? Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek, rozwód. Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek rozstali się w marcu ubiegłego roku. Ich związek zakończył się z hukiem, zwłaszcza z powodu towarzyszących mu kontrowersji. Pojawiły się plotki, że jeszcze w czasie małżeństwa z tancerzem, aktorka spotykała się z kolegą z pracy, Maciejem Kurzajewskim. O tym wszystkim informowała m.in. Paulina Smaszcz. Rozwiedzione gwiazdy podczas ustaleń sądowych miały jednak na względzie swoje dzieci, opieką, nad którymi postanowiły podzielić się w sprawiedliwy sposób. Jeden tydzień Adam i Helena spędzają u swojej mamy, a kolejny pod dachem ojca. Jak Marcin Hakiel opiekuje się dziećmi? Marcin Hakiel bardzo troszczy się o swoje dzieci. Zabiera je na zagraniczne wycieczki, a mimo sporów z Katarzyną Cichopek, potrafi nawet stanąć u jej boku, by uczcić ważne wydarzenia w ich życiu, takie jak pierwsza komunia święta. Ostatnio tancerz zdobył się na wyjątkowy gest, na który nie zdecydowałoby się wielu rodziców. Postanowił uhonorować swoje pociechy w zadziwiający sposób, który z pewnością przyniósł mu sporo bólu. Marcin Hakiel zrobił tatuaże dla swoich dzieci. Na swoim Instagramie Marcin Hakiel opublikował zdjęcie, na którym zobaczyć możemy nietypowy tatuaż. Na nadgarstku tancerza pojawiły się dwie litery A i H, które, jak nie trudno wywnioskować, są pierwszymi literami imion dzieci gwiazdora. Pod każdą z liter były mąż Katarzyny Cichopek wytatuował również daty urodzin swoich pociech. Choć sam zabieg mógł być bolesny, ponieważ skóra na nadgarstku jest wyjątkowo cienka, Marcin Hakiel nie bał się poświęcenia, by ukazać wszystkim, jak bardzo kocha swoje dzieci.